Dzisiejsze rozważanie, jak niektórzy już zorientowali się, będzie się koncentrowało wokół 12 rozdziału Księgi Objawienia Jana. Ale ja może nie chciałbym tak dokładnie w jakiś sposób poszczególne wersety analizować, bo i nie jestem może aż tak kompetentny w tej sprawie. Ale chciałem dzisiaj rozmawiać o Bożym Kościele. I to właśnie ten 12 rozdział mówi o Bożym Kościele w historii, w teraźniejszości, w przyszłości. Mówi o szatanie również, który atakował ten Kościół na przestrzeni historii, atakował Boże rządy w niebie, potem musiał opuścić niebo. I w jeden z wersetów tu mówi: a dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi na morzu, gdyż stąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. I 13 werset 12 rozdziału objawienia brzmi: a gdy smok ujrzał, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, czyli Kościół, która porodziła chłopczyka, czyli Chrystusa. Jezus pojawił się w Kościele, Kościele historycznym, jakim był naród izraelski. No i tam jest potem dalej powiedziano: i dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, uciekła na pustynię, gdzie ją żywiono i zachowywano przez czas, połowę czasu i tak dalej. Czyli to jest 1260 lat. A potem ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, czyli to prześladowanie, które smok wyrzucił ze swojej paszczy. I dalej ten 17 werset: i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. A więc dzisiejsze rozważanie będzie dotyczyło Kościoła Bożego. Jeden z fragmentów ducha proroczego na ten temat mówi tak: Bóg posiada Kościół na ziemi, wybrany przezeń lud, który zachowuje przykazania Jego. Bóg wiedzie lud ten, a nie rozproszone pojedyncze osoby. Jednego tam, drugiego tam. Prawda jest mocą prowadzącą do uświęcenia. Kościół walczący nie jest kościołem jeszcze triumfującym. Wśród pszenicy trafia się i kąkol. A chcesz, zbierzemy go? Mówi sługa, zapytał sługa, ale Pan odparł: nie, abyście snadź zbierając kąkol nie wykorzenili razem z nim pszenicy. Sieć Ewangelii łowi nie tylko dobre ryby, ale łowi również i złe. A jedynie Pan wie, które są Jego. Jest to fragment ze Skarbnicy Świadectw. Inny fragment: Kościół, choć słaby i ułomny, bezustannie potrzebujący przestróg i rad, pozostaje on dla Chrystusa obiektem największego szacunku. Jeszcze inny fragment: nie ma podstawy do wątpienia ani lękania się, że dzieło Boże nie osiągnie na ziemi swojego celu. Bóg stoi na czele i wszystko uporządkuje i ułoży. Jeżeli coś na szczycie dzieła wymaga poprawy, Bóg sam się tym zajmie i wyrówna to, co krzywe, i wprowadzi na właściwy tor. Wierzymy, że Bóg chce własny, dumny statek, wiozący Jego lud, bezpiecznie wprowadzić do portu. I inne zdanie jeszcze na koniec, że tak powiem, tych cytatów: Bóg oddzielił swój lud od Babilonu toporem prawdy. Ludzie przez Boga wyznaczeni zostali powołani, by strzec z czujnością Kościoła, by chytre zakusy szatana nie przemogły go. Natomiast bardzo często, albo może powiem niejednokrotnie, a czy często, czy nieczęsto, to już jest sprawa względna każdego indywidualnie. Niejednokrotnie ludzie, którzy stoją z boku i tylko trudnią się negatywnymi opiniami o Kościele, o ludzie Bożym, wykonują pracę szatana. To jest dosyć mocne zdanie, ale mimo wszystko ono również pochodzi z fragmentów świadectw. Jezus Chrystus i Kościół to obiekty, które szatan za wszelką cenę chce zniszczyć. I w objawieniu Jana jest to właśnie w całej tej treści pokazane. Co możemy mówić o Bożym Kościele, skoro tak wiele kościołów? Tak wiele pretenduje do tej nazwy Kościół Boży. Czy możemy mówić o Bożej prawdzie, skoro tak mocno jest ona atakowana, wyszydzana i drwiona? I tak naprawdę w świecie prawdą jest to, w świecie, co za prawdę uznaje tylko świat. Kościół i Chrystus to obiekty, które szatan pragnie za wszelką cenę zniszczyć, jak już wspomniałem. W objawieniu Jana atakowana jest niewiasta, czyli Kościół. Atakowany jest Chrystus, czyli ten chłopczyk, który narodził się w ramach tej niewiasty. I atakowana jest resztka, o której mówi 17 werset. Tak jak naśladowcy w czasach apostolskich, naśladowcy Chrystusa w czasach apostolskich, a byli to apostołowie, było to owych 5000 nawróconych na kazanie Piotra i wielu naśladowców w widzialnych zborach, podkreślam słowo, w widzialnych zborach, w tamtych czasach, a były to zbory koryncki, efeski, tesaloniczan, filipian i tak dalej. Oni byli ludem Bożym i Kościołem Jezusa Chrystusa. Byli widzialnymi i słyszalnym społeczeństwem wierzących. Dlaczego wskazałem na ten fragment i dlaczego o nim mówię? Bo można się spotkać z twierdzeniem, że za prawdziwy Kościół liczy się tylko to, co jest niewidzialne i gdzieś tam istniejące. Ale tak nie było w czasach Starego Testamentu i tak nie było w czasach apostolskich. To były konkretne zbory, konkretni wierzący, których można było słyszeć, widzieć, jak żyją, jak postępują i co głoszą. Tak samo owa resztka, o której mówi 17 werset, i zawrzał smok gniewem na niewiastę, trzeba podjąć walkę z resztą. Tak samo owa resztka, jako ostatnia część Kościoła Bożego, który istniał poprzez wieki, ta ostatnia widzialna część Kościoła, i odnosi się to do okresu wczesnoadwentowego, obecnego, jak i przyszłego. I o tym mówi ten 17 werset. Kiedy ten lud po duchowych doświadczeniach dotrwa do zbawczego końca. Okres Kościoła wczesnochrześcijańskiego nie tworzyli sami czyści ludzie, a jednak listy Pawła są skierowane do ludu Bożego. Tak samo owa resztka, nie tworzą ją sami czyści ludzie, jakby ktoś oczekiwał. Byłoby dobrze, ale tak nie jest. Jednak pozostaną tylko sami czyści do chwalebnego końca. Czyści i wierni, albo inaczej, wierni i czyści. Taka powinna być kolejność. Ostatki jako wspólnota nigdy nie były określane, czyli ten lud, którego my wszyscy jesteśmy częścią i Biblia nazywa go resztką, ostatkami. Ostatki jako wspólnota nigdy nie były określane wyłącznie według stopnia ich osiągnięć, uświęcenia, według stopnia ich uświęcenia poszczególnych wyznawców, ale raczej według światła posiadającej prawdy i na skutek powołania Bożego. To światło i tą prawdę, jaką dziś posiadają adwentyści dnia siódmego, jest przeogromnym przywilejem, ale również jest przeogromną odpowiedzialnością. Czy mamy tego świadomość? I teraz mam takie retoryczne pytanie. Bo różne opinie, jak wspomniałem już wcześniej, funkcjonują w przestrzeni naszego ludu, naszego Kościoła, naszych współwierzących. Różne opinie, negatywne, pozytywne, nijakie. I często na skutek tych opinii ludzie mówią, wierzący, adwentyści mówią, ja na wszelki wypadek stanę sobie z boku. Albo inni jeszcze mówią, ja na wszelki wypadek oddzielę się od tej społeczności i sam sobie obiorę azymut. Ja i mój Zbawca. W pewnym sensie to jest prawda. Ja i mój Zbawca. Ale mam pytanie. Gdyby Żyd mieszkający w Izraelu przed erą chrześcijańską popadł w zniechęcenie z powodu grzechów, konfliktów, oziębłości panujących wśród hebrajskich współwyznawców, dokąd by poszedł? Do rzymskich czcicieli słońca? Czy egipskich czcicieli żab? A może do jakiegoś mistycznego kultu by poszedł? A może do czcicieli Diany Efeskiej? A może do czcicieli Bala? Gdzie miałby pójść, bo nie podobają mu się współbracia, by funkcjonować w ramach jakiejś wspólnoty. A dlaczego wspominam o wspólnocie? I dzisiaj się też zastanawiałem, czy nie mówi więcej na temat wspólnoty, czy na temat w ogóle ogólnie Kościoła. Może innym razem na temat wspólnoty. Izrael szedł do ziemi egipskiej, tylko jedno zdanie powiem, jako wspólnota, a nie każdy na swój sposób. Nie każdy według własnego widzimisię. A więc wracam do pytania. Gdzie miałby ten zniechęcony Żyd mieszkający w Izraelu pójść? Do tych tam kultów, które tu wymieniłem? Pomimo opłakanego często stanu Kościoła hebrajskiego z okresu Starego Testamentu, nie mógłby znaleźć więcej teologicznej prawdy w jakiejkolwiek innej religii, niż w tej, w której był. Prawdziwej prawdy. Prawdziwej, mocnej prawdy zbawczej niż w tej, w której był. A dzisiaj dokąd może udać się niezadowolony adwentysta? Nie rezygnując jednocześnie z podstawowych zasad wiary i tej prawdy, którą poznał na samym początku. Gdzie miałby dzisiaj iść? Nie rezygnując z podstawowych zasad wiary apostołów, proroków. Czy miałby pójść do mistycyzmu wschodniego, New Age, kościołów, które nie mają problemu z 9 przykazaniami, ale mają problem z jednym. I to generalnie. Z czwartym. Gdzie miałby pójść? A może do ugrupowań mówiących językami? Który tak na marginesie w jakiś sposób został wypaczony. A może mógłby pójść do tych, którzy twierdzą, że Jezus już przyszedł duchowo, bo też takie poglądy są. A może tam, gdzie twierdzi się, że istnieje życie po śmierci, no to już jest pewna skrajność. Nic dziwnego, że Pan musiał powołać resztkę, ostatki, Kościół, który jest częścią Kościoła poprzez wieki istniejącego i powierzyć mu prawdę na czas końca, a wśród nauk takich jak raz zbawiony, czy na zawsze zbawiony, czy utożsamianie Adama z Bogiem, cudowne tajemnicze pochwycenie, czy wieczne męki w piekle, Jezus musiał mieć społeczność, która będzie nauczać czystych, biblijnych prawd apostolskich, proroczych. Jezusowych nauk. W przeciwnym razie, czy ktokolwiek na tym świecie mógłby być przygotowany na powtórne przyjście Jezusa i zrozumienie, na czym polega zbawienie i plan zbawienia? Bóg mógłby wysłać aniołów, ale to ludzie potrzebują tej prawdy i tej pracy. Aniołowie, którzy mieszkają w niebie, nie mają problemu w tym sensie, że są grzeszni, bo nie są grzesznikami. To ludzie mają. Nowotestamentalny Kościół chrześcijański, tak samo zresztą i starotestamentalny, opierają się na nauce proroków i apostołów, zbudowani na fundamencie proroków i apostołów. Boże ostatki, czyli Boża resztka, o których mówi Księga Objawienia Jana, 12 rozdział, 17-18 werset, są tymi, które nie tyle, że nie mają, ale bo mają upadki, potknięcia, ale charakteryzują się, jak już udowodniliśmy, czy przeczytaliśmy, posiadaniem Bożej prawdy. I to ich czyni Kościołem, wspólnotą, ludem Bożym, a nie zbiór cnót, jakimi ewentualnie mogą się wyróżniać. To ich czyni Bożym Kościołem, Bożym ludem. W każdym czasie Kościół Boży posiadał Bożą prawdę daną na dany czas i to go wyróżniało. Pozwolę sobie odczytać z 5 Księgi Mojżeszowej, z 7 rozdziału pewien fragment. Z 5 Księgi Mojżeszowej, 7 rozdziału pewien fragment. 5 Mojżeszowa 7, 6, 7, 8. Bóg tu mówi do Izraela i używa określenia święty, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana. 6 werset 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Święty i to Bóg Cię wybrał. Święty, bo Bóg Cię wybrał, a nie święty, bo dokonałeś rzeczy, które są naprawdę cudowne. Oby tak było. Ale święty, bo Cię Bóg wybrał i jesteś Jego własnością. 7 werset. Nie dlatego Cię wybrałem, to ja już dodaję. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. To jesteś ludem Bożym, bo cię Pan wybrał z miłości i Pan złożył taką deklarację i przysięgę ojcom. I to, czym jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, i to, co posiada, to nie jego zasługa. To jest dar Bożej łaski i Bożej miłości. Każdy okres Kościoła Bożego miał szczególną prawdę i szczególne poznanie. Jednak nigdy ta szczególna prawda nie przekreślała wiary poprzednich pokoleń. Na przykład pierwsze dzieci Boże wierzyły, że Bóg jest ich stworzycielem. Prorocy tak wierzyli, apostołowie tak wierzyli i adwentyści też tak wierzą. Pierwotny Kościół wierzył, że Bóg dał na odpocznienie 7. dzień tygodnia. Prorocy wierzyli, apostołowie, adwentyści wierzą. Pierwsze dzieci Boże, że Jezus stanie się Mesjaszem, tak wierzyli. Apostołowie to przyjęli, o tym mówili, a prorocy to zapowiadali. I adwentyści również to wierzą. Według wierzący w tamtych czasach nowotestamentalnych wierzyli w niebiańską świątynię i orędowniczą służbę Jezusa. Myślę, że wszyscy adwentyści w to wierzą, bo i są tacy, co prawda mając to imię, próbują w to nie wierzyć. Pierwsi chrześcijanie wierzyli w powtórne przyjście Jezusa w chwale i majestacie. Również i adwentyści to wierzą. Wierzyli w zmartwychwstanie, rzeczywiste, realne, przy końcu historii świata. Adwentyści w to wierzą. Piotr Apostoł zwiastował o przyszłym sądzie. Adwentyści w to wierzą, że istnieje obecnie i dokonuje się w niebie. Starożytny, dawny, starotestamentowy Kościół Starego Testamentu wierzył, że dzień sobotni jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego ludu Bożego. Myślę, że i wszyscy adwentyści są tego świadomi i że nie jest to tylko dzień weekendu, wolnego odpoczynku, ale jest to dzień święty, który różni się od wszystkich innych wolnych dni, jakie mamy w tygodniu czy w miesiącu z tytułu na przykład urlopu. Że jest to dzień szczególnie Boży, dzień święty. W liście apostoła Pawła do Galacjan jest napisane, że nie ten jest Izraelem, który fizycznie pochodzi z Izraela, ale ten, który Chrystusa uznaje za swojego Pana. Czy Abraham i ci należą do pokolenia Abrahamowego, którzy Chrystusa uznają za Mesjasza, Pana i Zbawiciela. Czy Abraham zachowywał sabat? Tak, jak najbardziej. A zatem ci, którzy śpiewają Jezusowi Chrystusowi Alleluja, chcąc należeć do duchowego Izraela, powinni zastanowić się, jak podchodzą do kwestii sabatu. Czy aby ten obraz, teraz, który przedstawiam, nie zawiera jednego niebezpiecznego kierunku? Skoro tak adwentyści wszystko doskonale mają, znają, otrzymali w darze i mają tą świadomość, czy nie istnieje niebezpieczny tutaj kierunek, że może to prowadzić do pychy, do duchowej izolacji, od zamknięcia się we własnym gronie, domniemania, że tylko my najbardziej jesteśmy ludźmi wyróżnionymi i umiłowanymi i będziemy zbawieni? To są niebezpieczeństwa, bo tak w przeszłości stało się z Izraelem. Pogubił się w swoim wybraństwie, które miał od Boga. Izrael był reprezentantem Bożej prawdy. Tak długo, jak długo nie sprzeniewierzył się, kiedy ukrzyżował Mesjasza. To była przysłowiowa kropka nad i, która postawiła ich po drugiej stronie wybraństwa, wybranego narodu. Nie po stronie Bożej. Szatan też do pewnego momentu w niebie miał możliwość zawrócenia z drogi, na którą wszedł, ale tak długo, jak był w niebie. Tak długo, jak był w niebie. Z chwilą, kiedy na skutek swoich postaw musiał opuścić niebo, już nie było powrotu. Ale chcę powiedzieć, że naród izraelski przestał być reprezentantem Bożej prawdy. Przestał być. Ale to nie znaczy, że poszczególne osoby nie mają dostępu do zbawienia. Mają. Poszczególne osoby mają być. Reprezentantem Bożej prawdy stał się Kościół apostolski i spadkobiercy tego Kościoła. Ale fakt pozostaje faktem, że w tym ruchu jest prawda, mówię o nas, na czas obecny i ona istnieje, która ma być skierowana do całego świata jako zaproszenie do ludzi, aby wyszli z nauk Babilonu i stanęli po stronie Bożej prawdy. Bez względu na to, jak wiele ich to będzie kosztować, gdyż to jest stanąć po stronie prawdy, jest to sprawa życia i śmierci. W objawieniu Jana 18, rozdział, werset 2 i 4 jest wspaniały obraz pokazany. Objawienie Jana 18, 2, 4. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. I tak dalej. I tam jest zachęcenie do wyjścia z Babilonu. Jest tam zaproszenie, aby każdy, który usłyszy poselstwo prawdy, oddzielił się od nauk Babilonu, ale w zamian za to przedstawiał prawdę Bożą zbawczą. W objawieniu Jana jest z kolei tekst, który nie bardzo jakby harmonizuje z tym cudownym obrazem wybraństwa Bożego resztki, ostatków, które to są reprezentantami Bożej prawdy, które są Bożym Kościołem i które mają wszelkie przywileje, bo w objawieniu Jana 3,15 jest poselstwo do Laodycei opisane. Żeś zimny, żeś letni, znam uczynki Twoje, one są zimne, letnie nijakie. Ale tam jest pokazany zarzut do stanu, to zarzut do powierzchowności, to zarzut do niejakiego duchowego życia, niejakiego. To nie jest zarzut do posiadania fałszywych nauk. Laodycei brak oddania, poświęcenia się, uświęcenia Bogu, ale nie jest to zarzut do tego, że ten lud nie posiada Bożej prawdy. Brakuje nam biblijnej pokory, cierpliwości, wiary, miłości, samozaparcia, często ofiarności i oddania się Chrystusowi, która skutkuje świętością, czyli odłączania się od rzeczy, które są grzeszne. To poselstwo nagane nie jest przyjmowane, jak stwierdza duch proroczy, bo ratunek jest w krytycznym spojrzeniu na siebie i pokuta i wyznanie. Jeden z fragmentów cytatu ducha proroczego brzmi tak. Co mam powiedzieć, by rozbudzić Boży lud? Pokazano mi, że przed nami są straszne sceny. Szatan i jego aniołowie gromadzą wszystkie siły, by wystąpić przeciwko ludowi Bożemu. On wie, że jeśli będą oni spać jeszcze trochę dłużej, to na pewno ich usidli, a zguba ich będzie pewna. Posiadają teorię prawdy, ale brakuje im zbawczej mocy. Ten fragment nawiązuje do naszej świadomości, aby nasza świadomość spojrzała bardziej krytycznie na to, jaką wartość i jakie jest to nasze życie duchowe. Nie ma innej drogi pozbycia się stanu letności, jak modlitwa, prośba o moc Ducha Świętego, prośba o oddanie się Chrystusowi, praca misyjna, właściwe rozważanie Słowa Bożego i przede wszystkim, na koniec, właściwe spojrzenie na to, jaki jest nasz stan i co reprezentujemy. Kolejny taki fragment mówi do nauczycieli, czyli wszystkich tych, którzy w jakiś sposób nauczają, ale nie schlebiajmy sobie, że ja siedzący tam gdzieś w tym rzędzie, czy wy, nie jesteśmy nauczycielami, bo tu nie występujemy i nie jesteśmy zaliczeni do grona nauczycielskiego szkoły sobotniej. Każdy z nas jest w jakimś stopniu nauczycielem, czy w otoczeniu, czy w rodzinie, czy w jakimś tam kręgu. I to ta rada dla nauczycieli. W tym strasznym czasie, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, wierni Boży nauczyciele, będą musieli złożyć jeszcze ostrzejsze świadectwo niż to, które głosił Jan Chrzciciel. Z jaką reakcją się spotkają? Leży przed nami odpowiedzialne i ważne zadanie. I ci, którzy przemawiają słodko i przymilnie, nie zostaną uznani przez Boga za Jego pasterzy i czeka ich straszny los. A więc, koniec cytatu, możemy się szczycić, że jesteśmy Kościołem Bożym. Ale czy jesteśmy gotowi do takiej roli nauczycielskiej, z takimi skutkami, o jakim tutaj było wspomniane? Jeden przykład z historii Starego Testamentu. Heli był miły i uprzejmy. Nigdy nie buntował się w jakiś sposób przeciwko Bogu. Ale co było jego wadą? Jego wadą było pobłażliwość, zamiast wydać sąd złemu postępowaniu. W tym wypadku to byli jego synowie. Jego wadą była pobłażliwość. On był miły, on był elokwentny, uprzejmy, bardzo dobrze traktował Samuela. Nawet poradził mu dobrze, słuchaj, jak jeszcze coś tam usłyszysz, to mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Ale wadą jego było na pobłażliwość dla synów, którzy czynili zło w świątyni. Kościół adwentystów dnia siódmego ma prawdę i znają, i nigdzie indziej nie jest ona tak właściwie rozumiana. Na tę prawdę składają się wiele rzeczy, już tu trochę wymieniałem. Stworzenie świata w ciągu 6 literalnych dni. Prawda nieomylności Pisma Świętego. Że Jezus jest w pełni Mesjaszem, Zbawicielem świata, który zmartwychwstał, który oręduje, który jest pośrednik, arcykapłan, sprawujący służbę w niebiańskiej świątyni jako jedyny orędownik. Prawdą Pisma Świętego jest sąd w niebie, po zakończeniu którego powróci Jezus w majestacie swoim z aniołami na naszą ziemię, aby dokonać zbawienia swoich naśladowców. Prawdą jest, że Jezus przyjdzie widzialnie, realnie, namacalnie i globalnie. W żaden sposób lokalnie, tajemniczo, gdzieś tam pojawiający się jako istota lśniąca. Bożym darem zbawienia jest łaska i tylko przez łaskę zbawieni będziemy i każdy, który wierzy i przyjmuje Jezusa za przewodnika i Pana swojego życia. To są prawdy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a przede wszystkim to są prawdy Pisma Świętego, które ten Kościół zna i naucza. Co to oznacza przyjąć Jezusa? Oznacza to wyrażenie zgody na to, by Jezus wkroczył w nasze życie ze swoimi zasadami, ze swoim duchem, miłością, duchem samozaparcia, poświęcenia, oddania i myśli. Wyrażeniem zgody z naszej strony na Jego prowadzenie nas i również na Jego karcenie nas. Ale wszyscy, jak słyszą określenie Kościół Boży, to gdzieś tam w tle jest taki pogląd. Ale jak Boży, to czysty musi być. A ten nie jest czysty i mówię o nas. Skoro Kościół Boży, to musi być czysty. A takim nie jest. Co w tym wypadku Bóg zrobi? Bóg zastosuje prostą metodę, już w historii nam znaną z narodu izraelskiego. Bóg zastosuje sąd. Bóg zastosuje doświadczenia, pewne przeżycia nad Kościołem. Tak jak Bóg poddaje sądom jednostki po to, aby je uratować przed sądem ostatecznym, tak Bóg podda pod sąd swój Kościół, by go uratować. Dlatego głębokie doświadczenia czekają wszystkich. Wiara, miłość, samozaparcie, moc woli. Wszystko to zostanie doświadczone przez przesiew. Dlaczego przesiew? No dlatego, że lud Boży, Kościół, zbory składają się z 2 klas ludzi. Jeszcze jeden tekst, który w tym kontekście teraz chcę przeczytać. List do Efezjan, list apostoła Pawła do Efezjan. 5 rozdział, 25 do 27. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo swoje. Dalej czytam. Do 27, 26. 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Jak już wspomniałem wcześniej w kilku tutaj moich wypowiedziach, są ludzie, którzy mają wątpliwości co do tego społeczności, do tego ruchu. Albo stoją z boku i patrzą i zastanawiają się, warto, nie warto, przybliżyć się lub nie. A jeszcze inni całkiem poszli, mówili, do widzenia, ja idę swoim krokiem, swoim kierunkiem. Bo z tym Kościołem to nie wiadomo. A ci to, a ci to, a ci tamto. A już nie mówiąc o tych na górze. Tylko że jak Kościół nie powstał na skutek jego cnót, tylko Kościół powstał na skutek powołania Bożego i decyzji Bożej, to Bóg jest odpowiedzialny. I Bóg postanowi zmienić sytuację, jeżeli jest ona niewłaściwa. To Bóg go uświęci, to Bóg go oczyści, to Chrystus go przysposobi i to Chrystus uczyni go niepokalanym, aby był święty i niepokalany. To jest wiarygodne dla autorytetu Boga i to się stanie. Jezus oczyści swój Kościół. Bóg podejmie działanie oczyszczające i rozdzielające pszenicę od konkolu. Pozostanie pszenica, a plewy wywioną. Burza nietolerancji je wywieje. Jezus umarł za Kościół i pragnie go uświęcić, oczyścić przez słowo dla chwały swojej i dla swojej wiarygodności, tak jak Mojżesz mówił do Boga, kiedy Bóg chciał wytracić Izraela, a jego uczynić narodem. I mówi, nie Panie, co Egipcjanie powiedzą? Jakąż chwałą byłoby dla Boga w obliczu okolicznych narodów, gdyby Izrael z niewoli egipskiej wyszedł, a nie doszedł do ziemi obiecanej. Tryumf Kościoła Bożego jest zapisany w liście do Efezjan 3:9-10 również. 3:9-10. I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który stworzył wszystko, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Tutaj jest zapisany tryumf Kościoła Bożego. On jest również zapisany w innych wersetach, do których jeszcze na koniec wrócę. Czy będziesz należał do tej grupy zwycięzców? Do tego Kościoła, który będzie triumfował. Czy będziesz do tego należał? To Jezus Chrystus, a nie Kościół Adwentyści dnia siódmego. To Jezus Chrystus, a nie Kościół Adwentystów dnia siódmego przyszedł z nieba. Umarł za nasze grzechy i ofiarował nam swoją doskonałą sprawiedliwość. Jedynie On, Chrystus, a nie Kościół, może nas uratować. Jedynie On jest naszym zbawieniem, a nie starszy zboru, pastor czy nauczyciel szkoły sobotniej. To ślady ukrzyżowania znajdują się na rękach Chrystusa. Dlaczego jakby to czytam teraz przeciwko jakby Kościołowi? Bo my musimy rozumieć dwie rzeczy, że jak mówimy o zbawieniu i o wieczności, to wszystko koncentruje się na Jezusie Chrystusie. Ale jak mówimy o pewnym kierunku, gdzie mamy iść jako wspólnota, to idziemy razem. I dlatego to zacytowałem. Twierdzisz, drogi bracie, że zostałeś skrzywdzony przez Kościół. Mogło się tak zdarzyć? No ktoś kogoś skrzywdził tu, w Cieszynie, nie wiem, w Warszawie, nie wiem gdzie tam, w Waszyngtonie. Mogło tak być. Twierdzisz, drogi bracie, że zostałeś skrzywdzony przez Kościół. A nie mamy w Piśmie Świętym podobnych przykładów? Tak. Podobnie został skrzywdzony Uriasz Hetejczyk, kiedy przywódca Kościoła starotestamentowego Dawid uwiódł mu żonę, potem go zamordował, a jeszcze próbował to ukryć. Zostałeś skrzywdzony przez ludzi, po których się tego nie spodziewałeś. Mogło się tak stać. Tak, został skrzywdzony Nabot, który zginął z rozkazu królowej Izabel, bo nie chciał oddać działki pod budowę domu, że tak to spuentuje, bo chodziło o jego winnicę. Został skrzywdzony. Ahab maczał w tym palce, Izabel maczała w tym palce i Nabot został zamordowany, który zginął z ręki królowej. Może mamy, może masz, może mamy dosyć niesprawiedliwości, hipokryzji, grzechów rzekomych naśladowców Jezusa. Tak samo dosyć miał Izajasz, który napisał całą księgę. Gdy weźmiesz pod uwagę historię Bożego Kościoła, czyli co? Bunty przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu, kamionowanie proroków, ukrzyżowanie Zbawiciela i tym podobne. To dlaczego my dzisiaj mielibyśmy uważać, że jak weszliśmy do społeczności Kościoła, wspólnoty, to dlaczego dzisiaj mieliśmy by uważać, że to jest niemożliwe, żeby mnie tam coś złego spotkało? A więc co z tym wszystkim zrobić? No, odpowiedź jest dosyć prosta. Mamy wroga, który nienawidzi tego Kościoła i stara się ludzi odpychać od tego Kościoła. Jakimi metodami? Wprowadzając swoich ludzi, swoje zwyczaje, zasiewając swoje ziarno, nie wiem, niezgody, buntu, arogancji, niemoralności. Wszystko to czasami jest podobne do pszenicy, ale pszenicą nie jest. Ten szatan walczy przeciwko temu Kościołowi nie tylko metodami zewnętrznymi, ale również i wewnętrznymi, po prostu przez różnych ludzi, ich poglądy, ich charaktery. Dlatego też w objawieniu Jana jest napisane w 12 rozdziale i 12 wersecie. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. Kościół walczący znajduje się na ziemi. Biada morzu i ziemi. Jeżeli ten Kościół znaczy tak dużo, inaczej, jeżeli ten Kościół nic nie znaczy, nic, kompletnie nic nie reprezentuje, nic nie znaczy, to szatan go nie atakuje. Ale czytamy, że poszedł walczyć z resztą jej potomstwa. Z resztą Kościoła poszedł walczyć. Wtedy, kiedy ta resztka jest jeszcze na ziemi. I ten Kościół jest walczący i szatan go atakuje. I będzie tam, gdzie ma być pszenica, będzie plewa. I będzie tam, gdzie ma być moralność, niemoralność. Ale to nie oznacza, jak już wskazywałem we wcześniejszych wypowiedziach, że tak pozostanie na zawsze. I na koniec coś chcę pokazać. Jeszcze dosłownie potrzeba mi 3 minuty. Kiedy otworzymy objawienie Jana, 12 rozdział, przepraszam, sekundę, tak, objawienie Jana, 12 rozdział i może nie będę czytał już wszystkich tych wersetów, albo przeczytam, to jest króciutko, od 14 wersetu do 17. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu z dala od węża. 1260 lat to jest. I wyrzuciwszy wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień, czyli za Kościołem, za ludem Bożym, który w średniowieczu przeżywał okropne męki i trwało to 1260 lat, to w końcu przyszła ulga dla tej niewiasty. I tu pisze, wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia Przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. Czyli odkryto kontynent amerykański, gdzie prześladowani ludzie wierzący z Europy uciekali przed nietolerancją na kontynent amerykański i tam powstały struktury Kościoła, o którym mówi 17 werset. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I ten lud, który powstał po tym okresie, to jest lud adwentowy. To jest lud adwentowy, który jest ostatnią częścią Bożego Kościoła. I tu jest pokazana jego historia, historyczne jego początki, a charakteryzuje się wiernością przykazaniom Bożym i mającym świadectwo Jezusa. Mówi to o resztce, która pojawiła się jako widzialna, zorganizowana resztka ludu Bożego po okresie 1260 lat prześladowań, dominacji mocy prześladowczej, Kościoła powszechnego i my należymy do tej resztki. Jednak tekst z objawienia Jana 14 rozdziału i 12 werset mówi o tym samym ludzie, ale mówi o jego triumfie, a nie o jego porażce. Mówiliśmy o wielu wadach, o wielu niedociągnięciach. Mówiliśmy o wielu rzeczach, które nie są dobre. Mówiliśmy o objawieniu Jana 3, o poselstwie do Laodycei. Co z tym zrobić wszystkim? 14 rozdział, 12 werset mówi o triumfie, czyli o tym, że Bóg doprowadzi ten lud do chwalebnego końca. Bo gdy czytamy cały 14 rozdział, to czytamy tam w wersecie 6, 7, 8, 9 o Babilonie, który będzie starał się lud Boży zniszczyć i przymusić go do przyjęcia swojego piętna. A w 12 wersecie jest powiedziane, że oni nie poddadzą się temu i okażą się zwycięzcami. Ten Kościół i ten lud zatriumfuje po przesiewie, po różnych okolicznościach, gdzie pozostanie sama czysta pszenica. Tu się okaże. To słowo, tu się okaże. Nie wiem, jak ktoś ma inne tłumaczenie Biblii, jaki tam jest wyraz użyty. Bo ja mam warszawską. Tu się okaże. Wytrwanie świętych. Nie być może, nie wiadomo, a zobaczymy, jak to się skończy. Nie tak. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i mają wiarę Jezusa. A zatem ten tekst z objawienia 14:12 mówi o przedstawicielach świętych, którzy pojawią się i świecić będą jak latarnia w ciemnościach w czasie konfliktu związanego z bestią i jej obrazem, i jej piętnem, czyli mocą polityczno-religijną narzucającą swój znak wszystkim. Owi święci to ci, którzy pozostaną wierni pomimo ogólnego odstępstwa i przesiewu, a zatem Jezus powołał swój lud. Jezus powołał swój Kościół widzialny, prowadzi go pomimo różnych ataków szatana, oczyści go i doprowadzi go do zwycięskiego końca. Problem tylko jest, nie czy ten Kościół dotrwa. Pytanie jest, czy ja będę uczestnikiem tej treści, tego 12 wersetu 14 rozdziału objawienia Jana. Czy będziemy uczestnikami, członkami takiego Kościoła triumfującego? Bo tu już jest pokazany Kościół triumfujący w tym 12 wersecie, a w tym wcześniejszym jest pokazany Kościół walczący. Czy będziemy uczestnikami, członkami takiego Kościoła triumfującego, pomimo że na razie jakaś część Kościoła jest częścią walczącą? Dlatego jest powiedziane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen.